Zakończyła się trwająca rok budowa nowego skrzydła Sądeckiego Hospicjum. To bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja. Pod względem budowlanym tak, jest skończone, jesteśmy już nawet po pierwszych odbiorach, była Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja Sanitarna, dostaliśmy pozytywne protokoły. W tej chwili mamy złożone dokumenty do nadzoru budowlanego i czekamy na, mam nadzieję, na pozytywną opinię z nadzoru budowlanego. No, jesteśmy w trakcie różnych prac wyposażeniowych. W nowym skrzydle będzie 28 miejsc dla pacjentów, w tym część wydzielona na tzw. opiekę wytchnieniową. Na tym nowym budynku znajdują się również nowa sala fizjoterapii, nowa kaplica. Też wygospodarowaliśmy pomieszczenie dla psychologów i również takie pomieszczenie przygotowaliśmy do takich indywidualnych spotkań z podopiecznymi, ale też z rodzinami, bo tego nam właśnie w tym starym skrzydle brakowało, żebyśmy mieli takie intymne miejsce do takich właśnie ciężkich rozmów, czy z rodzinami, czy z pacjentami. W nowym skrzydle jest także kapliczka i zimowy ogród. To jest właśnie moje oczko w głowie, którego zawsze mi brakowało, które będzie służyło podopiecznym, będzie również służyło naszym spotkaniom, bo wiele osób przychodzi, no zawsześmy to robili w takim okrojonym miejscu, czyli przed kaplicą starą, a w tej chwili będzie to miejsce spotkań. Też na tym nowym skrzydle mamy taki u góry tarasik fajny zrobiony, że będzie można wyjechać z wózeczkiem na świeże powietrze z tych górnych oddziałów, nie trzeba będzie zjeżdżać na dół. Koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych. 4 miliony, bo to dochodzą jeszcze te ceny wszystkich łóżek, szafek przyłóżkowych, sprzętu, wszystkiego z dnia na dzień jest inny. No po prostu to, co sytuacja pokazuje w tej chwili, zmiany tych cen, no po prostu zwariowały ceny. Też chcę powiedzieć, że trafiliśmy w dobrym czasie, bo jeżeli byśmy to zaczynali w tym roku, to naprawdę nie byłoby nas stać na to, żebyśmy wybudowali. Pierwsi pacjenci mają być przyjęci na przełomie września i października.